Określić liczbę wartości kąta teta, gdzie teta znajduje się między 0 a pi, dla których to wartości układ równań y dodać z razy cosinus 3 teta równa się x razy y razy z razy sinus 3 teta. x razy sinus 3 teta równa się 2 razy cosinus 3 teta przez y, dodać 2 razy sinus 3 teta przez z. No i trzecie równanie, x razy y razy z razy sinus 3 teta równa się y plus 2 z razy kosinus 3 teta dodać y razy sinus 3 teta. Ma rozwiązanie x0, y0, z0, gdzie y0 razy z0 ma być różny od 0. No ten ostatni warunek to oznacza, że ani y0, ani z0 nie mogą być równe 0. No i to oczywiście jest związane z tym, że tutaj dzielimy przez y, dzielimy przez z. Czyli jak dzielimy przez te liczby, to one nie mogą być równe 0, więc ten, ten warunek musi być oczywiście spełniony. I pytanie teraz brzmi, ile jest takich wartości kąta teta, dla których ten układ. Równań ma w ogóle rozwiązanie. Mamy trzy równania na y, x, y i z. Teta jest tutaj jakimś parametrem. I teraz pytanie, ile jest takich wartości tego parametru, tego kąta teta w takim przedziale, dla których to rozwiązanie w ogóle istnieje? No, pierwsza rzecz, jaka tutaj się rzuca w oczy, to że wszędzie występuje 3 teta. Wszędzie argumentem funkcji trygonometrycznych jest 3 teta. Więc możemy od razu sobie uprościć i zrobić takie podstawienie, że na przykład nazwać sobie jakąś nową literką, powiedzmy alfa, ten kąt 3 teta. Wtedy tutaj wszędzie zamienić. No, natomiast 3 teta wpisywać alfa. No i po prostu, żeby było mniej pisania. Oczywiście nie musielibyśmy tego robić, ale... I wtedy jeszcze zastanówmy się, jaki jest zakres tego kąta alfa, bo jeżeli teta jest... Powiem od 0 do pi. Jak pomnożymy wszystkie strony tych, tych nierówności przez 3, no to będziemy mieli, że 3 Teta jest od 0 do 3 pi, a zatem kąt alfa będzie się zmieniał w zakresie od 0 do 3 pi. O tym musimy pamiętać. No dobrze, no to teraz zajmiemy się układem równań. Przepiszę go tak, żeby jak najwięcej tutaj rzeczy poupraszczać. Więc przepiszę najpierw pierwsze równanie i wymnożę tutaj to, co mamy w nawiasie, czyli y razy cosinus alfa, dodać z razy cosinus alfa. To będzie równe x razy y razy z razy sinus alfa po prostu. Drugie równanie. Mogę tutaj w tym drugim równaniu pomnożyć obie strony przez y razy z. I wtedy po lewej stronie będę miał x razy y razy z razy sinus alfa. No to napiszę to z prawej strony. Bo to będzie to samo wyrażenie, które tutaj było. A po lewej napiszę to, co otrzymam po wymnożeniu tego przez y razy z. Jak to pomnożę przez y razy z, to y mi się skróci. Zostanie mi tylko z. Czyli będę miał 2z razy cosinus alfa dodać. Tutaj z się skróci, czyli będę miał 2y razy sinus alfa. No i wreszcie trzecie równanie. No to znowu xyz razy sinus alfa napiszę z prawej strony. A po lewej wymnożę ten nawias, który tutaj jest. Muszę trochę tutaj skompresować, żeby się zmieściło. Czyli będę miał y razy cosinus alfa dodać 2z razy cosinus alfa no i dodać y razy sinus alfa No dobrze. No i widzimy teraz, że te równania wszystkie mają to samo wyrażenie po prawej stronie. Czyli wszystkie te lewe strony również muszą być sobie równe. No to teraz możemy sobie wybrać któreś z tych Lewych stron, no są trzy pary tak, do wyboru. Powiedzmy, że wezmę te dwa ostatnie równania i je do siebie przyrównam. Czyli przyrównam lewą stronę tego drugiego równania, przepiszę je tym samym kolorem, żeby łatwiej było rozpoznać, co to jest, skąd się to wzięło, i lewą stronę tego ostatniego równania. Czyli y cosinus alfa dodać 2z cosinus alfa dodać y razy sinus alfa. No i tak, po obu stronach mam 2z razy cosinus alfa, czyli to się od... zredukuje z tym. No i mogę jeszcze od obu stron odjąć y razy sinus alfa. Jak odejmę, no to z lewej strony mi zostanie tylko y razy sinus alfa. No jak odejmę od prawej, no to tego już nie będzie, czyli zostanie y razy cosinus alfa. No, i teraz przypomnijmy sobie, że szukamy takich rozwiązań tego układu równań, w których y jest różne od 0. No więc jeżeli y jest różne od 0, to to oznacza, że sinus alfa musi być równy cosinusowi alfa. No, bo możemy po prostu przez y obie strony podzielić, jeżeli y jest różne od 0. Bo jednym z rozwiązań byłoby y równe 0, a drugim sinus alfa równe cosinus alfa. No ale y nie może być równe 0, więc Zostaje tylko ta druga ewentualność, że sinus alfa musi być równe cosinus alfa. No i to jest ten zasadniczy warunek na kąt alfa, który musi być spełniony, żeby nasze równanie miało w ogóle rozwiązanie. No dobrze, to teraz musimy się zastanowić, ile jest takich wartości kąta alfa w tym przedziale od 0 do 3 pi, dla których sinus alfa jest równy cosinusowi alfa. No to narysujmy sobie okrąg jednostkowy. Mamy okrąg jednostkowy. No i gdzie są te kąty, dla których sinus alfa jest równy kosinusowi alfa? No sinus i cosinus to są odpowiednio współrzędne y i x ramienia końcowego kąta. Czyli to będzie na przykład taki punkt. Kolejny taki punkt będzie dopiero tutaj. Ten punkt tutaj nie jest dobry, dlatego że tutaj współrzędna x jest ujemna, a współrzędna y jest dodatnia. Tutaj jest dobry punkt, bo tu są obie dodatnie. Tutaj są obie ujemne. Czyli zarówno w tym punkcie, jak i w tym punkcie, one będą sobie równe. No i ten pierwszy kąt to jest. Pi czwartych. Ten drugi kąt tutaj to jest pi plus pi czwartych, czyli 5 pi czwartych. No ale to nie koniec, no bo alfa się zmienia od 0 do 3 pi, czyli możemy. To jest powiedzmy ten, ten drugi kąt. No jeszcze mamy ten trzeci kąt. Weźmy jeszcze jakiś inny kolor tutaj. Ten trzeci kąt to będzie taki, że ja tutaj objadę. Okrąg jednostkowy jeden raz. I potem jeszcze dojadę tutaj. Czyli to będzie 2pi plus pi czwartych, czyli to będzie 9pi czwartych. To będzie ta trzecia wartość. No i koniec, dlatego że najdalej, gdzie mogę dojechać, to jest, to jest 3, 3pi, czyli skończy się tutaj, więc nie będę miał więcej wartości kąta. Alfa w tym zakresie, czyli mam tych rozwiązań trzy. Mam trzy takie wartości. Trzy wartości, dla których sinus alfa jest równy kosinusowi alfa, w tym przedziale wartości alfa, który rozpatrywaliśmy. No ale pozostaje pytanie. Czy wszystkie te wartości rzeczywiście będą dobre, dlatego że my tutaj użyliśmy w zasadzie jak na razie dopiero tylko drugiego i trzeciego równania? Jeszcze nie, nie wzięliśmy w ogóle pod uwagę pierwszego równania. Tak? Użyliśmy tylko tego drugiego i trzeciego. Być może jak weźmiemy pod uwagę równanie pierwsze, to dostaniemy jeszcze jakieś nowe warunki na, na, na parametr alfa. No to sprawdźmy. Powiedzmy, że teraz przyrównamy lewe strony pierwszego i trzeciego. Czyli wezmę pierwsze równanie y cos alfa, dodać z cosinus alfa no i żeby to ma być równe temu co na żółto po lewej stronie no jeżeli to przyrównamy no to widzimy że tak że cosinus alfa po lewej i po prawej stronie się zredukuje y razy cosinus alfa tutaj mamy z razy cosinus alfa mamy dwa razy z razy cosinus alfa możemy od obu stron odjąć z razy cosinus alfa, wtedy zostanie nam po lewej stronie 0, a po prawej będziemy mieli z razy cosinus alfa dodać y razy sinus alfa. Dobrze, czyli mamy taki warunek. No i teraz zauważmy, że to jest bardzo podobne do tego wyrażenia, które mamy po lewej stronie w tym drugim równaniu tutaj. Tylko, że tu mamy 2z razy cosinus alfa i 2. Y razy sinus alfa. Więc jeżeli pomnożymy to przez 2, to będziemy mieli 2z cosinus alfa dodać 2y sinus alfa. No i to jest wtedy dokładnie to, co tu jest po lewej stronie. I to ma być równe 0, czyli to oznacza, że to, co jest po prawej stronie, ma być równe 0. Czyli z tego wynika, że x razy y razy z razy sinus alfa, że to wyrażenie, które tutaj występuje po prawej stronie we wszystkich równaniach, że ono ma być równe 0. No i czy to nam jakoś wprowadza coś nowego? No otóż nie, dlaczego? No dlatego, że co prawda ani y, ani z nie mogą być równe 0, ale nie mamy żadnego ograniczenia na x. x może być równe 0. Więc nawet pomimo tego, że sinus alfa nie może być równy 0, przypominam, że sinus alfa jest równy kosinusowi alfa. Sinus alfa jest równy kosinusowi alfa. No i konkretnie są wtedy równe pierwiastek z dwóch przez dwa, no bo to jest sinus i kosinus 45 stopni. Więc wi wiadomo, że sinus alfa i kosinus alfa są różne od zera. No więc tutaj zarówno sinus alfa musi być różny od zera, jak i z, jak i y, ale x może być równe 0 i wtedy to równanie będzie spełnione. A zatem... Rozważanie tego pierwszego równania razem z tym drugim nie wprowadza żadnego do nowego ograniczenia na parametr alfa, czyli zostajemy przy trzech wartościach. Wystarczy, że sinus alfa będzie równy kosinusowi alfa, a wtedy nasz układ będzie miał rozwiązanie spełniające takie warunki jak tutaj zostały nam narzucone, że y0 razy 0, 0 ma być różne od 0. Czyli odpowiedź na zadanie brzmi, że są trzy takie wartości kąta alfa, czyli są trzy... Takie wartości kąta teta, bo wystarczy alfa podzielić przez 3 i mamy trzy różne wartości kąta teta.